Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z kolejnego odcinka z God of War 3... 3? Nie, może 4, co To ja gadam. Valheim, prawda? Jak się Dobrze, więc myśli? Korzystamy. Nie wiem, dlaczego Bo chciałem powiedzieć to 3. wygląda jak kryształ z Bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. No i... jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Ale to tylko widok. To, co się stało w Valheimie, ty... utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Odin cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Ale wszystkie jego pochopne decyzje mają źródło w strachu. Wanowie stanowili dla Asów zagrożenie, nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu Wanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Owoc mojego poświęcenia, nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. Aha. No dobrze, to idziemy. Tak powiedziałem 3, bo tak patrzyłem tak właśnie zastanawiałem. Nasze ostrza. Dlaczego? Wybacz, musimy iść. Oj, no dobra. No dobrze. Zanim Modi nie uprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca Tyra. Tak, i znaleźć czarną runę. Chłopcze, ty znasz dalszą drogę? No nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi. No dobrze. No to wiemy, gdzie jest łódź. Na dole. Nasze ostrza są na plecach. A, nie tędy, dobra, myślę, że tędy. A widzisz? Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. Tu jest, o. Siadaj, wyciągnę ją. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę... urodziłem się Bogiem. I ty również. Powiedział prawdę. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Czy mogę... zmienić się w zwierzę? Czy możesz zmienić się? Nie. Nie, nie wydaje mi się. Jestem Bogiem. Mama wiedziała? Też była boginią? Nie. Była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem Bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem
bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz. Ale z czasem dowiemy się. Ciekawe. Tak szybko powiedział mu, tak nagle, bez żadnego... A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć. To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języków. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu? Więc widziałeś od początku? Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Kto jeszcze wiedział, że jestem bogiem? Na pewno Freja, Brok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej? Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Spróbujmy jeszcze raz. Bez zakłóceń. Ha. Kurde, mały myśli, że Bóg może wszystko robić, to nie? Inna jest prawda. Nawet on nie jest bogiem tego świata, tylko greckim, można powiedzieć. W końcu Kratos jest Grekiem. Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. O, całkiem ładne. Może to moje dzieło? No, to co? I nic? Serio? Czy to odpowiedź? Ziemia. Pochłania śmierć, rodzi życie. No, to pisz, chłopcze. Pisz. Jel. Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle zabijając elfy. Nie mam pewności, czy to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas drobnostkami. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. Potęga stawia cię przed trudnym wyborem. Możesz służyć sobie samemu, albo korzystać z boskości, tak jak Tyr. Ludzie go kochali, co? No. Był bogiem rolnym, ale walczył. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagały mu kończyć wojny, a nie je wszczynać. Więc bogowie mogą być dobrzy. Raz na jakiś czas się taki trafia. Fakt. No dobrze. Są tu wzmianki o miejscach, których nie znam. Tyr chyba lubił podróżować. Tyr wierzył, że remedium na wojny i chaos jest mądrość, a nie siła. Patrzcie. Wiedział też, że kontakt z innymi kulturami daje perspektywę, jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Odyn zawsze gromadził wiedzę i zachłannie jej strzegł, zaś Tyr otwarcie się nią dzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali. Zasypywali go podarkami. Grecja. Gdzie się nie pojawił. Więc co się z nim stało? Z czasem Odyn zaczął w nim dostrzegać zagrożenie. Podejrzewał go o to, że skrycie pomaga gigantom, zamiast wykradać ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, mnie oskarżał o to samo. Ale myślę, że w przypadku Tyra się nie mieli. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy. Dokładnie.
Nie wiem, co się z nią stało, ale czuję, że maczali w tym palce zarówno giganci, jak i sam ty. No dobrze. Gdzie jest ta czarna runa? Nie wiem. Nigdy tu nie było. Kamień! To musi być to! Nie. Tędy przyszliśmy. Znaczy chyba. Tutaj? Nie. Bracie, wichrołasz na wichry Hel. Ale gdzie mogą być te wichry? Wichry czego? O, nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. Naprawdę? W skrócie było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale ja... Jeszcze o tym pogadamy. Kurde, no, jak tu wejść? Bo mamy tą kulę, tak? Czy ona w ogóle ma tą moc? Bo ja nie jestem pewien. No, ale raczej ma. O. A, skian dup z mojej ojczyzny. Kiedyś miałem własny, bardzo podobny. Weź go, chłopcze. Tak, chłopcze, weź go. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda nam się nóż do masła. Dlatego właśnie nikt cię nie lubi. Trzeba zamknąć wszystkie skrzynie. Ty, no ja nie wiem już, nie? Tędy przyszliśmy. Odejść bez czarnej runy. No chodź, damy radę. No właśnie. A. Stanie bez ruchu źle się kończy, bracie. O. Chodź o tu. No. Nieprzyjazne powitanie. O kurde.
Spójrz, po bokach są małe przejścia. Idealne dla ojca. Ale za małe dla ojca. Idź, poradzę sobie. Ach. Ostrożnie, bracie. Ciebie Freja nie wskrzesi, jeśli coś cię tu przewołuje. Cicho. No. Spójrz na to. Patrzcie na tą ujnę, Kratos. Pewnie ją stłuczę. Co znalazłeś? Nic ważnego. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Patrz, nie ma Faraona. Ej, on ma Faraona. Czekajcie. Bogowie egipscy też tu są? O kurde. Stworzono to w pustynnej krainie, bardzo daleko stąd. Żyją tam bogowie? Ależ oczywiście. Wielu, wielu bogów. Dobrych czy złych? Nie da się ich tak łatwo podzielić. Chodźcie tu. Haha! Jakie one są super! Chodźcie tu. Haha! Wrogowie są silni. Co tak cię zdenerwowało w tym skarbcu? To nic ważnego. Wydawało się ważne. Zachowałem się impulsywnie. Nie zajmuj się moimi błędami. Rany. Nie musisz się tak tłumaczyć. Może po prostu lubisz tłuc ceramikę? Ha! Droga? O nie! Gnoju, chodź tu. O nie! Wydaje się logiczne, że drugi pierścień powinien działać jak pierwszy. Musimy tylko schwytać wichry. No właśnie.
nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Kolejne małe przejście. Wiem. Idź. Nie mogę na to patrzeć. Powodzenia. O! O cholera. Wiem jak to zrobić. Będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Kolejny mały przejście. Wiem. Idź. Nie mogę na to patrzeć. Tak, dalej też nie, kurde, ej. Bo to jeszcze raz. Nie powtarzaj się. Nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Kolejne małe drzwi. Wiem. Idź. Nie mogę na to patrzeć. Jezu, się myślałem, że mnie zabije. A myślałem, że piły były straszne. Spójrz! To wielkie wilki! Skol i Hati! W istocie! Zwiastuni dnia i nocy. Ragnarok zacznie się, gdy złapią słońce i księżyc, tak? Tyr je znał? Nie wiem, ale musiał je lubić, skoro poświęcił im całą ścianę skarbca. Bebe. Już ostatni pierścień? Nie masz z tego żadnej frajdy? Z bycia Bogiem? Z przygód w niesamowitych miejscach? O, w jakich to... chciała, żebyśmy się rozerwali. W jakich to miejscach nie byliśmy? To prezent od niej. Ej, no kurde. Nie widzę innego wichrołapu na... Wichry Hel? Może dostaniemy się na któryś z tych tarasów i rozejrzymy dookoła.
No jest tam. Jak tam się dostać? Może tego trzeba przesunąć. O, dobra. To idziemy. Dobra, na tej to trzeba coś innego. Kurde, nie! Kamień słyszenia. I'm back. Dobra. Szybsza niż wiatr. Może tu wcale nie chodzi o prędkość. Czy wichry mogą trafić gdzie indziej? Dobra, biegniemy. Trendy. Ajajaj. Trendu zaskoczyć. Wiecie, jak na kogoś uwielbianego, Tyr miał niezłą paranoję. To przez Odyna. Miał powody. Dobra, biegniemy, biegniemy. No ale nie ma bata, żeby tutaj coś zrobić. Bo ja naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Aha, dobra, chwila, chyba że. Sprytne. O właśnie. I w dół. Mata, gdzie mam się udać? Tu, dobra. Dobra.
Kolejne? Runo! Obniża się! O kurde! Co się dzieje? Pułapka! Ojcze! Chłopcze! Uciekaj stąd! Nic mi nie jest! Jak cię wydostać? Łańcuchy na ścianie! Ale widzę aż trzy! Co mam robić? Atreusie, skup się! Poradzisz sobie! Pośpiesz się, nie chcę sprawdzać, czy mogę utonąć. Dobra, myśl. Chaty to ten srebrny, ściga księżyc. W kole jest złoty, ściga słońce. Podejmą zdobycz, zacznie się Ragnarok. Ale kolejność jest zła. Dobrze! Księżyc będzie z lewej, słońce z prawej, a Midgard po środku. Ale którą dźwignię pociągnąć? Środek! Nie, nie, nie. Lewa. Dobra. Środek! Muszę je ustawić. Księżyc z lewej, słońce z prawej. Lewa po środku. Prawa, chłopcze! Środek! Księżyc z lewej, słońce z prawej. Midgard po środku. Lewa! Środek! Nie tak! Środek, szybko! Księżyc Midgard słońce. Księżyc Midgard słońce. Lewa, chłopcze! Dobra, utujemy tu niestety. Prawa! Środkowa! Lewa! No i się udało. Udało się! Jednak nie może. Zawsze coś. Nie zatrzymało się! Zaraz! Od czego jest ten łańcuch? Ojcze! Nad tobą! O kurde! Chłopcze! Musisz zatrzymać łańcuch! Jak? Nie! Nie wiem! Czekaj! Wiem, co zrobię! Miej luz! To jedyny sposób! To działa! Przecież powinno! O kurde! Ocalił ci życie. Wykazałeś się sprytem. Dobra. Czas iść po runę. To runa! Chyba się udało. Ano, zobaczmy, co ma dla nas ten. O nie! Runa ochronna tam jest! Dotarliśmy! Chłopcze. Masz. W dniu twych narodzin zrobiłem dwa noże, mieszając metale z moich stron z tutejszymi. Jeden dla mnie, a drugi dla ciebie, gdy będziesz gotów. Dziś nadszedł ten dzień. Jestem mężczyzną? Jak ty? Nie. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. Ciąży na nas większa odpowiedzialność. A ty musisz być lepszy ode mnie. Rozumiesz? Powiedz. Tak, będę lepszy. Moc
tej broni, każdej broni, pochodzi stąd. Ale musi ją hartować to. Dyscyplina i samokontrola tego, kto nią włada. To stąd pochodzi prawdziwa siła wojownika. Musisz o tym pamiętać. Dobrze. Chodź. Pusto. Chwila! Runa! Widziałeś ją? Tak! Jesteś pewny? Tak! Zaufaj mi! Dobrze. Dobra. Celuj w twarz! O cholera! Kurde, jest dwóch, dobra. Czyli na tego jest luz, tamtego oszcza. Kurde. A czemu tamten traci życie? Dasz radę, bracie? Uwaga, ojcze! O cholera. Uważaj! Użyj ty. No nie! A już miałem fuję ładować. Przygotuj się! Kurde. No nie. No. Ten traci, a ten odzyskuje siły, patrzcie. Nie wyglądasz najlepiej. Wybacz, jeszcze chwila. Nie. Potrzebuję zdrowia. Uwaga, ojcze!
Niech to szlak by to. No to mamy niezły klops. Jeszcze raz. Bo jak długi to się życie, to tamten mu odnawia, żeby każdy miał porówno. I to jest takie trochę wkurzające. Skup się! Wow. No ale... Aż mną zatrzęsło! Dobra, chodź się tu. No. Duży był. Ale dla bogów to łatwizna. O! Zabija. A, to. To jest super też. Miałem większych. Heh, żałosny troll. Ta, zakręciłem się. Którędy do misy z piaskiem? No dobrze, to się z wami pożegnamy. Subskrybujcie, jakoś komentujcie. No widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!